Dzień dobry, z tej strony Refosado. Witam Państwa bardzo serdecznie na porannym przeglądzie rynku. Ten jak zawsze zaczynamy od mówienia sentymentu wobec ryzyka. No i nie mamy tutaj zbyt wiele dobrego do powiedzenia na przestrzeni ostatnich godzin. Wczorajsza sesja na Wall Street przyniosła dalsze spadki. Co ciekawe, w największym stopniu taniały spółki sektora przemysłowego. Dow Jones stracił ponad 1%, a technologiczny Nasdaq niecały 0,5%. Zatem widać, że to, co się wydarzyło w pierwszej połowie tygodnia, ta zmiana sentymentu wobec spółek sektora przemysłowego, no trochę się odwróciła wczoraj, przy czym powinniśmy zwrócić uwagę na wyniki Netflixa. One przebiły oczekiwania rynkowe i były lepsze od prognoz, aczkolwiek inwestorzy dość mieszanie odebrali ten raport ze względu na to, że spółka od początku 2025 roku chce zmienić sposób publikacji chociażby liczby subskrybentów, co nie spodobało się inwestorom. Generalnie spółki sektora technologicznego mają zły pas od początku tygodnia, co wiadome jest przez wzrost napięcia pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Chinami. Dzisiaj na dodatek pojawiła się awaria Microsoftu, która ma dość spore skutki na całym świecie. Wiele firm miało z tego tytułu problemy. Samoloty zostały uziemione, problemy w bankach. No trochę nie wiadomo co do skali tego i konsekwencji tej awarii, jak najbardziej mogła na początku handlu na starym kontynencie zasiać trochę nerwowości. Przy czym, jeśli patrzymy na politykę monetarną, to Europejski Bank Centralny wczoraj zgodnie z oczekiwaniami utrzymał koszt pieniądza na niezmienionym poziomie, przy czym samo posiedzenie miało takie gołębie przesłanki wskazujące na to, że we wrześniu możemy zobaczyć kolejną obniżkę stóp procentowych i to może nie być ostatnia obniżka stóp procentowych w tym roku. Zatem wydźwięk posiedzenia raczej gołębi, co sprowadza nieco niżej euro-dolara, poniżej 1,09. Nie pomogło to wczoraj inwestorom na starym kontynencie. Widzimy, że dzisiaj także DAX prawie 1% spadki zalicza i usuwa się w kierunku 18300 punktów, zatem to jest konsekwencją tego wzrostu awersji do ryzyka na globalnych rynkach finansowych. Aczkolwiek wracając do tej polityki monetarnej, nie tylko w Europie pojawiają się gołębie sygnały, ale również i w Stanach. Wczoraj cotygodniowe dane z rynku pracy, najgorsze od maja, i to wpisuje się w scenariusz pogorszenia sytuacji na rynku pracy i wrześniowej obniżki stóp procentowych przez Fed. Oczywiście na posiedzeniu na przełomie lipca i sierpnia Amerykańska Rezerwa Federalna zapewne zapowie takie działanie, ale w tym horyzoncie jak najbardziej rynki powinny już bardziej pozytywnie patrzeć z tego tytułu na ryzykowne aktywa. Jeśli chodzi o złotego, to tutaj polska waluta pozostaje stabilna po przecenie, jak odnotowała w pierwszej połowie tygodnia. Euro kosztuje 4,29, a dolar silniejszy jest wobec złotego, bo musimy zapłacić 3,94 zł. Co ciekawe, cofają się dzisiaj notowania złota w kierunku 2400 dolarów za jedną uncję. Mimo tych gołębich sygnałów, jakie pojawiły się ze strony banków centralnych, widać, że po odnotowaniu nowych szczytów ma miejsce pewna realizacja zysków, aczkolwiek patrząc na perspektywy polityki monetarnej, patrząc też na wzrost ryzyk geopolitycznych, tutaj można cały czas jak najbardziej kreślić pozytywne scenariusze dla notowań żółtego metalu. Jeśli chodzi o ropę, to po rolowaniu baryłka WTI spadła do poziomu 81 dolarów i na dobrą sprawę tam zostaje. Pojawiło się trochę obaw co do kondycji chińskiej gospodarki, jak będzie wyglądał popyt w gospodarce państwa środka na surowce. To też chociażby dość negatywnie odbija się na notowaniach miedzi, która w tym momencie powoli dobija do 9300 dolarów za tonę. Są to najniższe poziomy od kwietnia. Zatem ta niepewność wobec kondycji chińskiej gospodarki zasiała trochę zamieszanie na rynku surowcowym. Patrząc na dzisiejsze kalendarium makroekonomiczne, to nie należy ono do najciekawszych. Tutaj polityka, geopolityka, wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych i polityka monetarna będą w najbliższym czasie odgrywały pierwsze skrzypce. Nie zapominajmy o tym, że w przyszłym tygodniu też dalej rozkręcał się będzie sezon wyników w Stanach Zjednoczonych.
To wszystko, co przygotowałem dla Państwa na teraz. Bardzo serdecznie dziękuję. Jak zawsze zachęcam do śledzenia newsa. Pozdrawiam i do usłyszenia.